Zacznę od tego, że nie wiem jeszcze, czy w 100% ten odcinek się w ogóle ukaże, ale mimo wszystko spróbuję go nagrać dla Was, bo wiele razy pytaliście mnie o to i wspieraliście z całych sił, ale i dla siebie. Bo takie wyrzucenie z siebie pewnych emocji plus przekazanie wiedzy, oczywiście, jest doskonałym sposobem na to, by pójść, by ruszyć dalej. Nie będę ukrywać, że nagranie tego odcinka kosztuje mnie ogrom emocji. Pewnie to usłyszycie w moim głosie. No ale dobra. Zaczynamy. Minęło prawie 8 miesięcy od jego śmierci. Dla mnie wewnętrznie to czas, który nadal boli, ale i daje nadzieję, że można dalej żyć, pracować, cieszyć się. A kto wie, może kiedyś nawet i zakochać. A zatem zacznijmy. Dzisiaj opowiem Wam o żałobie, o mojej, ale też ogólnie, jak to mniej więcej wygląda. To, jak się poznaliśmy, nie ma większego znaczenia. Wywróciłam całe swoje życie o 180 stopni, by z nim być i tworzyć swój świat. Udało nam się siebie kochać, wspierać, doceniać i być ze sobą przez 10 miesięcy. W moim brzuchu wciąż były motyle. To taki okres, gdzie człowiek jeszcze jest trochę na tym takim zakochanym haju. Pewnego dnia poprosił mnie, żebym go zawiozła na siłownię. Chodziliśmy tam razem od paru miesięcy, ale akurat tego dnia nie czułam się najlepiej, więc uzgodniliśmy, że zajmę się obiadem, domem. Zostanę trochę częściową kurą domową. Zrobiłam zakupy, wróciłam do domu i zaczęłam przygotowania. Taki, wiecie, dzień jak co dzień. Powiedział, że wróci sam, więc nie zaniepokoiłam się, gdy minęło jakieś 1,5 godziny, a jego nadal nie było w domu. Po 2 godzinach napisałam mu wiadomość o treści: żyjesz? No cóż. Chwilę później dzwoni domofon. Policja. Pierwsza myśl: wypadek. Ktoś go potrącił, trafił do szpitala, przyszli mnie poinformować, bo w dowodzie znaleźli adres. Takie były rzeczywiście moje pierwsze myśli. Przyszło dwóch panów, ubranych po cywilnemu. Pytają, czy mieszka tu taki ktoś. Tak. Czy ma pani jego zdjęcie? Tak. Czy możemy je zobaczyć? Zrobiło mi się duszno, trochę słabo. Pokazałam najaktualniejsze zdjęcie, a panowie policjanci porozumiewawczo na siebie spojrzeli. Wtedy już gdzieś tak w środku wiedziałam. Wtedy jeden z nich powiedział słowa, które zostaną ze mną na zawsze. Powiedział: przykro nam, ale nie żyje. Zbladłam, usiadłam. Musiałam wyglądać tragicznie, bo policjanci bardzo intensywnie naciskali na wezwanie karetki. Odmówiłam. Odmówiłam zresztą wielokrotnie. Musiałam być całkiem przytomna, by jeszcze porozmawiać z córką J, którą los już wystarczająco mocno doświadczył. I on wychowywał ją samodzielnie, a od jakiegoś czasu zaczęła do mnie mówić mamo, więc moja nadzieja na stworzenie fajnej rodziny umarła razem z nim. Telefon do moich rodziców z prośbą o przyjazd do Bydgoszczy. Moja mama oddzwoniła 15 minut później, by jeszcze raz zapytać, o co chodzi, co się w ogóle stało. Nie wiem, co pomyślała. Albo, że sobie to wymyśliłam, albo, że się na przykład pokłóciliśmy i nie wiem, i popchnęłam go, cokolwiek się wydarzyło, albo wyrzucił mnie z domu. No nie mam pojęcia. Niemniej przyjechali i to dosyć szybko i jestem im za to ogromnie, ogromnie wdzięczna. Potem musiałam wykonać telefon do jego siostry, która wraz z mężem od razu pojechała na tę nieszczęsną siłownię, by zidentyfikować ciało. W sytuacjach bardzo, bardzo stresowych mój mózg działał bardzo zadaniowo. Ja jeszcze na samym początku nie pozwalam sobie na łzy, nie pozwalam sobie na to, żeby się załamać. Mój mózg działa tak, że trzeba zrobić to, to, to i to, to musi zostać wykonane. I tak właśnie postępowałam.
zanim pozwoliłam sobie na to wszystko, żeby to do mnie dotarło. No ale okej. Co się wydarzyło? Otóż, wszedł na bieżnię dla rozgrzewki, tak jak robił to za każdym razem, gdy na tej siłowni byliśmy razem. W pewnym momencie zasłabł i upadł. Natychmiast rozpoczęto reanimację, bo siłownia była pełna i wezwano pomoc, ale to niestety nie miało prawa zadziałać. Tętniak rozwarstwiający aorty i tamponada serca. Podobno umarł w ułamku sekundy, nie czuł bólu. Nie żył już, zanim jeszcze upadł. Niemniej była konieczna sekcja. Do dzisiaj śni mi się to po nocach. 2 dni później odbył się pogrzeb, a ja nie wiem, co się działo przez kolejne 2 miesiące. Zrezygnowałam z pracy, zamieszkałam na ten czas u rodziców. Listopada kompletnie nie pamiętam. W grudniu jedynie święta. Leżałam tylko w łóżku, gapiąc się na zmianę w ścianę i sufit. Uratowały mnie leki, które doraźnie brałam, by w ogóle spać i by organizm się mógł regenerować. Uratowali mnie ludzie, którzy byli obok. Po prostu byli. Pozwalali mi płakać, szlochać, wyć z tęsknoty i bólu. I takich ludzi życzę Wam wszystkim. Według teorii psychologicznych żałoba dzieli się na 5 etapów, które mogą następować po sobie lub się przenikać. Ale jest to bardzo indywidualna kwestia. Nie ma dobrego i złego sposobu odczuwania, jak i nie ma jakiegoś limitu czasowego, w którym powinniśmy się zmieścić z tą swoją żałobą. Ważne jest, byśmy dali sobie czas, by przez te wszystkie fazy przejść, być ich świadomym i pozwolić sobie na odczuwanie emocji. I tak te etapy to zaprzeczenie. W tej fazie doznajemy szoku i trudno jest nam uwierzyć, że ktoś nie żyje. Trudno jest zaakceptować ten fakt. Możemy go ignorować lub udawać, że nic się nie stało. Zaprzeczenie występuje, by uchronić nas przed gwałtownym i natychmiastowym bólem i intensywnością straty. Jeśli chodzi o mnie, to zaprzeczenie nie do końca uświadomione to był taki mój pierwszy odruch. To było z perspektywy czasu, nawet się uśmiecham przez łzy, ale zaproponowałam policjantom coś do picia. Pilnowałam, żeby mi się polędwiczki wieprzowe nie przypaliły, bo miał być gulasz wtedy. Chyba już nigdy więcej nie zjem gulaszu. Brzmi jak kompletny absurd, ale wtedy, w tym ciężkim szoku, mój mózg właśnie tak zadziałał. Część moich myśli była taka, że jego już nie ma, a druga część myśli była taka, że przecież jak on wróci, to nie będzie jadł przypalonego obiadu, tak więc wypadało ten gaz trochę zmniejszyć. Totalny absurd. No ale w ten sposób nasz umysł się chroni trochę. Kolejny etap to targowanie się. Na tym etapie mocno skupiamy się na tym, czy był jakikolwiek sposób, byśmy mogli zapobiec stracie, albo co innego mógłby zrobić zmarły, żeby temu zapobiec. Czasem próbujemy targować się z Bogiem o swoje życie czy zdrowie. Może wystąpić silne poczucie winy. A ja? Nie, ja się nie targowałam, ale zastanawiałam się na samym początku, czy mogłam jakoś temu zapobiec. Może ten kieliszek wina do filmu wieczorem coś spowodował? Może pośpiech taki ogólny, trochę życiowy? Może to, że nie naciskałam wystarczająco mocno na to, by zrobił sobie badania, a może jeszcze coś innego? Te myśli kotłowały się przez bardzo długi czas. Potem pojawia się złość. W tej fazie zaczynamy sobie uświadamiać, że absolutnie nie mamy i nie mieliśmy kontroli nad stratą. Możemy odcinać się i kłócić z bliskimi, wyśmiewać czyjąś wiarę. Możemy czuć złość, że zmarły nas zostawił. Może się też zdarzyć, że będziemy obwiniać innych, że nie zapobiegli śmierci tego naszego bliskiego. Ja wciąż bywam zła. Nie na niego, nie na siebie. Na los, na sytuację, na to, że dlaczego mnie to musiało spotkać, czy mało w życiu wycierpiałam i wciąż cierpię. Potem pojawia się depresja. Teraz dociera do nas w pełni to, że doświadczyliśmy straty. Ta faza objawia się tak samo jak kliniczna depresja, na przykład problemy ze snem, brak energii, płacz, marazm, brak sił, bezsenność, niechęć do wszystkiego, poczucie bezsensu, pustki. Ja przez pierwsze 2 miesiące nie miałam pojęcia, co się działo. Listopad i grudzień pamiętam jak za mgłą. Gdzieś tam mam przebłysk, że był pogrzeb, wynajęłam jakieś mieszkanie, żeby zamieszkać w nim
sama, były święta i tyle. Potem przychodzi akceptacja. Zaczynamy rozumieć, co oznacza dla nas strata i zaczynamy jednocześnie ruszać do przodu. Zintegrowaliśmy stratę z doświadczeniami życiowymi. Przepracowaliśmy emocje, żal, żałobę i kończymy cierpieć. Ja dzisiaj wiem, że po prostu tak musiało widocznie być. Musiałam, nie tylko ja zresztą, ale ponieważ mówimy o mojej żałobie, to musiałam dostać łopatą w twarz, żeby dzisiaj wiedzieć, że jestem silna i poradzę sobie z najgorszymi traumami. Dziś wiem też, że jego śmierć na siłowni nie była taka zła, jak mogłaby być. Ja wiem, że to może dziwnie brzmieć, ale jakby na przykład pękł mu tętniak, gdy jechał z młodą samochodem. On też uwielbiał spacery po pobliskich lasach. Co by było, gdyby na takim spacerze, na totalnym odludziu stało się coś takiego? Prawdę mówiąc, być może do dzisiaj szukalibyśmy ciała. Boję się nawet o tym myśleć. A jak poradziłam i wciąż radzę sobie ze stratą? Proces żałoby może wyglądać inaczej dla każdego. To, co działa na mnie, niekoniecznie musi zadziałać na Was. Radzenie sobie ze stratą i żałobą opiera się właśnie na tym, co pomaga Tobie, co pomaga mnie, co pomaga każdej pojedynczej, poszczególnej osobie, a nie na zastanawianiu się, jak się powinno przeżywać żałobę. To, co zadziałało u mnie, to przede wszystkim system wsparcia. Może nam się wydawać, że w cierpieniu jesteśmy sami, ale to nieprawda. Są w naszym życiu inni ludzie, którzy mogą i są gotowi nas wesprzeć. Rodzina, przyjaciele, terapeuta, grupa religijna, ktokolwiek przyjdzie nam do głowy. Ja na pewno mogłam liczyć na moich rodziców, którzy mnie wsparli w tym trudnym dla mnie czasie. Mogłam u nich pomieszkać, byli wsparciem, gdy na nowo rozkręcałam gabinet terapeutyczny, pomogli znaleźć mieszkanie i tak dalej. I Iza, wspaniała osoba, pozwoliła mi tę żałobę przeżywać. Oddech za oddechem mogłam ryczeć, przysypiać całe dnie, nie mówić o niczym innym, tylko o tym, jak cierpię. A ona była i jest nadal. A ja wciąż nie wiem, czy kiedykolwiek jej się za to odwdzięczę. Spodziewałam się, że to będzie trudny odcinek, ale chyba nie wiedziałam, że aż tak. Pomagało mi też wyrażanie uczuć. Najważniejsze jest to, żeby nie bać się mówić innym, co czujemy. Wyrażajmy emocje. Nie ma dobrych i złych emocji do odczuwania. Jeśli trudno nam mówić, piszmy, rysujmy, malujmy, twórzmy, wszystko jedno. Ja starałam się mówić o emocjach, bo wiem, jak to jest ważne. Niestety mało kto akceptuje trudne emocje u innych. Głównie dlatego, że ludzie nie wiedzą, jak zareagować. Ale tu nie trzeba reakcji, wystarczy być. I często lepiej po prostu milczeć, zamiast powiedzieć: ej, nie mogę na ciebie patrzeć w takim stanie, weź się ogarnij. Albo: co ty wiesz o cierpieniu? Chore dziecko to jest dopiero cierpienie, nie obnoś się tak z tym. Ewentualnie: no ładna z ciebie atencjuszka, nie spodziewałem się, zawiodłaś mnie. Tak, takie słowa w moim kierunku padły. I to niestety nie raz. Istotne jest też to, żeby zadbać o siebie. Bardzo łatwo jest o sobie zapomnieć, ale musimy jeść, spać. Czasami też potrzebujemy czegoś w rodzaju oderwania. Powinniśmy utrzymywać siebie w zdrowiu, bo to pomaga nam w radzeniu sobie ze stratą, kiedy nasz organizm jest po prostu silniejszy. Starajmy się unikać alkoholu i wszelkich innych używek, które tak naprawdę tłumią emocje, ale powstrzymują nas od ruszenia dalej. Ja miałam tak, że nie chciało mi się jeść, nie mogłam spać. Takie prysznic? Po co? Wyjście do sklepu czy na spacer? Jaki to w ogóle ma sens? Nie mam na to siły. A jednak zaczęłam od oddychania, od odpoczynku, od powolnego powrotu do tego, co kiedyś kochałam. Mnie pomogło czytanie lekkich książek, przeglądanie stron, które nie wymagały ode mnie myślenia i Netflix trochę tak naprawdę.
Im durniejszy i bardziej odmóżdżający film o zombie, tym lepiej. Mnie to pomogło. Zawsze trochę odrywało myśli i pomagało przetrwać kolejny dzień. Ważne jest też robienie to, co na nas działa. Niektórzy z nas muszą pójść na pogrzeb, by mieć swego rodzaju domknięcie. Inni nie są w stanie znieść pogrzebów, ale angażują się w inny sposób, by upamiętnić zmarłego. Wspomagają fundacje, nie wiem, sadzą kwiaty, piszą, cokolwiek pomaga radzić sobie ze stratą w sposób zdrowy i produktywny, to wszystko jest dobre i akceptowalne. Ze mną było tak, że tuż po sekcji była możliwość zobaczenia go, takiego symbolicznego pożegnania się wtedy. Nie pojechałam. Dzisiaj tego trochę żałuję, ale wtedy wiem, że było to ponad moje siły. Nie dałabym rady i wciąż wolę go pamiętać radosnego, idącego z uśmiechem na ustach poćwiczyć na siłowni. Po prostu. Ważne jest jeszcze to, by wtedy, gdy zaczniemy być gotowi, zacząć planować przyszłość. Gdy tracimy bliską osobę, przychodzą dni jak rocznice, urodziny, święta, które wzmagają emocje. I to zupełnie naturalne i wszyscy możemy się tego spodziewać. Dobrze jest zaplanować sobie na zapas, w jaki sposób spędzimy te dni, by były troszkę bardziej znośne. My tydzień przed jego śmiercią świętowaliśmy jego 37. urodziny. Młody człowiek. Po jego śmierci przyszły pierwsze święta, nowy rok, walentynki, moje urodziny. Każdy taki symboliczny dzień rozdrapuje rany, ale wiem, że z czasem... Nie, czas nie leczy ran. Czas pozwala przyzwyczaić się do bólu. Żałoba jest bardzo, bardzo trudna i bolesna. Zmagamy się z tym, żeby powiedzieć komuś żegnaj. Boli każde wspólne zdjęcie, reklama filmu, który widzieliśmy razem, wspomnienie z krótkich wakacji czy jego ulubione piosenki. Powoli, bardzo powoli do tego wracam. Jeszcze płaczę przy dźwiękach konkretnych piosenek, jeszcze czasami trudno jest mi złapać oddech, gdy najdą mnie wspomnienia. Jeszcze mi się śni. Wciąż tęsknię i wiem, że będę tęsknić do końca życia i szczerze, chyba wcale nie chcę przestać.